Jest grubie mówić, Kasiu? Tak. Tylko co, tutaj widać, że ten problem też od dłuższego czasu w takim razie trwa, skoro tych śladów jest tyle. To się wyjmuje jakoś? Tak, tak, tak. Okej, tu jakieś działania były. Myśmy to po reakcji, jak sobie wyczytałem, że ten podobno borax pomaga, ale oczywiście przyjeżdżona może nie pomaga. No ale tutaj jeszcze w pluskwami jest taki zapach takich gniłych malin. Borax jest jakiś tam kwas borowy i borax działa, ale on działa pokarmowo. Czyli gdyby na przykład była sytuacja taka, że są prusaki, zrobiłby pan jakieś takie ciasto, do którego dodałby pan ten borax, mm-hmm. I te prusaki by to zjadły, to wtedy tak, ale borax kontaktowo jakby nie, ale to nie działa. Ale na pluskwie nie, bo on jakby on działa pokarmowo, a nie niekontaktowo. No tutaj jest jakieś gniazdo. No tak, no ewidentnie pluskwi tutaj nie ma co. Patrzeć, ale jak się to wysunęło, to aż był taki zapach. Zginiły chmary. No tak, tutaj wszędzie to. A pan podejrzewa, skąd to mogło? Tutaj też mamy, zobaczyć, jakie duże gniazdo. Ja leżałem w szpitalu, a ponieważ mam kota, to tutaj mieszkał przez... Ja dosyć długo leżałem w szpitalu. To po prostu tutaj zamieszkali znajomi. No i wiadomo, że się nikt nie przyzna, ale pusaki po tym miałem. No, pusakami sobie raz na to poradziłem. No tutaj widać, jakie gniazdo, to jest bardzo dużo tych owadów, więc no to trwa już od na pewno kilkunastu miesięcy. To wszystko to są dorosłe osobniki, stąd ten zapach po otworzeniu tego. I podejrzewam, że to właśnie wtedy. No dobra, mamy potwierdzenie tutaj ewidentnie, że coś się dzieje. O, tu wszystko za łóżkiem. To są nimfy. To są takie, tak mówi się, na tak zwana sucha pluskwa niektórzy klienci. A to są nimfy, czyli pluskwy jak rosną, zrzucają swój pancerz i zmieniają swoją postać. Jak rosną, o, jakie gniazdo. Tutaj nie można tego tematu odpuścić, bo problem jest dosyć poważny u pana i im dłużej to będzie trwało, będzie po prostu gorzej, tak? Tutaj na tych ścianach też. Tutaj jest jedna. Tam jest druga. No, tutaj tak samo. Ja nie namawiam. Jest możliwość, jeżeli pan się zdecyduje, to po prostu proszę o telefon, o informację i... Co to za rasa jest? To jest jamnik? Tak. No. Proszę o informację i będziemy wtedy działać. No. I ogarniemy te meble. Zrobimy dwa zabiegi i ogarniemy te meble. Nie trzeba będzie wyrzucać, bo one technicznie są w miarę dobrym stanie. Są gdzieś tam może trochę już przez te pluskwy opanowane, ale to ogarniemy. To ja je przyniosłem z piwnicy, wie pan, na zimę jakieś tam ciuchy się wynosi i potem się przynosi. Jeżeli ten problem z pluskwami tutaj był duży na tyle, że one gdzieś były na przykład w szafach, no to oczywiście jest taka możliwość, że coś było w ubraniach, ale ogólnie pluskwy nie żyją gdzieś tam w szafach, w ubraniach, bo nie mają tutaj czego szukać. Chyba że stan zapluskwienia mieszkania jest tak duży, że one po prostu gdzieś tam pochowają się w tych szafach. Więc ciężko mi tutaj powiedzieć, z czego to wynika, że ten problem powrócił. Jakbym miał jutro to, żeby przynieść te kartony i postawić. Ewentualnie tak. Żeby pan po prostu to... Żeby to też było poddane dezynsekcji, bo tak jak... O to mi chodzi. Jakby ja nie lubię działać... Ja to próbuję sobie racjonalnie wyprowadzić, bo wymyśleć, no bo jak ciężko, że na przykład z autobusu przywiozłem dwa razy pod rząd, że najpierw zwalczyłem i potem znowu to przywiozłem. No tak. Jakoś to próbuję... Może być sytuacja taka, u pana, że pan nie do końca to zwalczył, dlatego to po prostu odbiło i znowu pojawił się problem. Że listopad, maj, następny rok. A jak to u pana się objawiało, że te pluskwy są, to są jakieś zmiany na skórze, czy u pana nie ma nic? Nie, właśnie o to chodzi, że ja, tak jak panu mówiłem, ja jak pierwszy raz zobaczyłem, to myślałem o sobie jakiś żuczek chodzi, bo ja ani nie mam ani uczulenia, ani... Wie pan, teraz jakby znowuż logicznie to tłumacząc, jeżeli pan nie ma zmian na skórze, to pan zobaczył dopiero ten problem znowu po pół roku w momencie, kiedy jego skala była bardzo wysoka. Dlatego pan go zauważył, bo niektórzy klienci mają zmiany skórne, robi się jeden, drugi zabieg i jest kilka miesięcy spokoju, bo skądś te pluskwy znowu przyniosą i widzą u siebie na ciele znowu zmiany skórne, które wyglądają tak samo jak te, które były wtedy, kiedy oni te pluskwy odkryli. W momencie, kiedy u pana nie ma żadnych zmian skórnych,
to tak naprawdę jedyną oznaką, czy jedynym takim momentem, kiedy pan zauważa, że te pluskwy są, no to wtedy, kiedy jest ich po prostu dużo. Stąd to mogło zająć pół roku, tak? Kiedy w jakiś sposób pan to wychłodził i to po prostu znowu odbiło, tak? I to nie jest tak, że miał pan na tyle szczęścia, że znowu pan je przyniósł, tylko po prostu nie do końca były zwalczone i ten problem musiał odbić. Ale tutaj pan też jest właśnie przykładem tego, bo niektórzy uważają, że każdy musi mieć zmiany skórne na ciele, a są sytuacje takie, że na przykład dwie osoby śpią w jednym łóżku, jedna osoba ma zmiany skórne, druga nie ma i wtedy mówią, o, bo ciebie to nie gryzą. Jedna i druga osoba jest, ale po prostu nie ma nic na ciele. To tak samo jak z komarem, jak z pszczołą, jak z jakimś innym ugryzieniem, urządzeniem. Jedna osoba ma, a druga po prostu nie. I to jest tylko kwestia właśnie odpowiedzi immunologicznej organizmu. Po wizycie w tym mieszkaniu jestem wstępnie umówiony z klientem na dzień następny, ponieważ mieszkanie musi być troszeczkę przygotowane. Są zwierzęta, które trzeba spakować, które trzeba gdzieś wywieźć, więc jest kilka takich logistycznych problemów. Stąd klient podjął decyzję, że dzisiejszą noc spędzi jeszcze w swoim domu, a ja pojawię się u niego jutro rano i przystąpię do działań. Klient przygotował mi wstępnie łóżko, więc rozbierając, przygotowując je dla mnie, oczywiście wyczyścił kilka tych miejsc, ale widać, że te wszystkie rągi, załamania, łączenia materiału, tu po prostu jedne owady siedzą na drugich. Tutaj gniazdo, kolejne. Tutaj tak samo łączenie. Te wszystkie ślady na pościeli to są ślady po krwi. Widać, że było to prane, no ale te ślady krwi jakoś tak dobrze się nie spierają. No i w całym mieszkaniu nie możecie tego poczuć, ale ja będąc tutaj czuję to. Ewidentnie wyczuwalny jest zapach pluskiew. To jest tak zwany zapach zgniłych malin. Nawet w tych fotelach, wszędzie tutaj po prostu są pluskwy. No tu rozdzielacz od prądu posrany przez pluskwy. Tył narożnika. Tak samo, tutaj wszędzie to są gniazda pluskiew. Podłoga, tutaj to wszystko to trupy. Mieszkanie jest mega zajechane przez to robactwo, ale nie od tego jest pogromca, żeby nie poradzić sobie nawet i w tak trudnym przypadku. Biorę się za robotę, zakładam zamgławiacz, włączam do prądu i startujemy z robotą. Taki jest efekt po kilkunastu minutach od zastosowania środka. Widać, że owady są już nieruchome, mają popodnoszone dupki. Znaczy to, że środek chemiczny na nie zadziałał.
i załatwił je praktycznie na miejscu. Tutaj tak samo, owady z dupkami w górze. Tutaj mamy jeszcze, jest jakaś jedna, która... O. Tutaj mamy jedną pluskwę. Kochani, jak widzieliście, środek na pluskwę zadziałał. Większość owadów, które pokazywałem, były już praktycznie martwe. Dlatego uważam, że robota została wykonana dobrze. Pojawię się tutaj za 2 tygodnie, ocenię i jeżeli będzie taka konieczność, to wykonam ponowny zabieg. Gdybyście pytali, dlaczego doszło do takiego stanu, jak ktoś mógł tak zaniedbać swoje mieszkanie, jak wiecie z wcześniejszego nagrania, z tego co deklarował klient, on nie ma po prostu zmian skórnych, nie był świadomy tego problemu, dlatego rozwinął się do takiej wysokiej, skali. Dzięki, że byliście, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.